Drugi wykład zatytułowany jest Edukacja BIM dla inżynierów budowlanych na Węgrzech, przygotowane przez profesora Tomasa Lovasa z Budapeszteńskiej Politechniki i Akademii Ekonomicznej. Tomasz, oddaję Ci głos. Tak, witam wszystkich. Przepraszam, nie mam widoku mojego prezentacji, ale myślę, że w ten sposób będziecie mogli śledzić moją prezentację. Mój temat to edukacja BIM dla inżynierów budowlanych na Węgrzech i będę mówił o przemyśle AEC na Węgrzech, bo to stworzy tło dla tej edukacji, dla różnych opcji. Potem powiem parę słów na temat BIM na Węgrzech, aktualnym stanie. Dalej edukacji BIM na naszym uniwersytecie, czyli Uniwersytecie Techniki i Ekonomii. Potem parę słów powiem na temat perspektyw na przyszłość. A więc ludność Węgier to 10 milionów, ale AEC, które jest bardzo rozdrobnione, mamy ponad 100 tysięcy firm, ale większość z nich, jak jedno czy dwuosobowe firmy, jest zaledwie 1600 firm zatrudniających więcej niż 8 osób, ale to jest bardzo ważne, dlatego że oni mogą przyjąć naszych studentów na praktyki. A 23 duże firmy o dużych projektach budowlanych, które widzimy w wiadomościach, no tak jak na całym świecie możemy obserwować niski poziom procesów cyfrowych w tych firmach budowlanych, a więc to jest naszym zadaniem, by poprawić ten poziom cyfryzacji, a na Węgrzech poziom efektywności jest taki, że jeden pracownik budowlany w ciągu roku może zbudować tyle i tyle metrów kwadratowych, ale to jest zdecydowanie niższe niż średnia europejska. Tym niemniej to AEC daje nam więcej niż 5% PKB, które wciąż rośnie, choć ze względu na COVID są pewne ograniczenia. BIM na Węgrzech, w porannych prezentacjach słyszeliśmy wiele rzeczy o sytuacji na Węgrzech. Nie chciałbym marnować waszego czasu. Projekty BIM są obowiązkowe dla budów finansowanych przez państwo i tutaj doświadczenia, jak wykorzystać BIM, jak go wykorzystać na budowach, nawet jeśli jest tam niski poziom cyfryzacji, ale nawet w przypadku budów infrastrukturowych on już jest, istnieje tam, ale nie ma tutaj tak dojrzałego doświadczenia w tym zakresie. Być może przepisy nie będą musiały być tak szybkie w tym obszarze i edukacja w szkołach średnich jest bardzo podstawową edukacją. Naszym przyszłym zadaniem jest rozwiązać to zadanie, a edukacja BIM jest realizowana w zaledwie kilku uniwersytetach. W naszym uniwersytecie BIAMI. Teraz edukacja BIM, gdzie i kiedy powinna być w edukacji średniej, w technikach, czy jakkolwiek nazywacie je w swoim kraju, ale edukacja średnia, na poziomie średnim, która uczy tych dyscyplin inżynierskich, więc to jest jedno z miejsc, które mogą podlec integracji. I oczywiście na poziomie edukacji wyższej, poziom licencjacki, magisterski czy doktorancki, no tu o doktoracie mówię, jak zaczniesz robić badanie w obszarze BIM, to może wnieść pożyteczny wkład w sam program. Potrzebujemy, żeby profesorowie zajmowali się BIM-em. Nawet mimo, że jest to bardzo praktyczny obszar, to mogą być pewne wyniki, które dadzą bardzo, no są przecież bardzo dobre przykłady tego w Polsce, w Czechach, w Słowacji, jak również w naszym kraju. Mogę tylko wspomnieć Uniwersytet Page. I tutaj oczywiście w branża przemysłowa nie wymaga tylko studentów, dyplomantów, ale również inżynierów już pracujących w budownictwie. Oni potrzebują wykształcenia i oni muszą wykorzystywać BIM, a więc tu akurat instytucje wykształcenia wyższego, izby inżynierskie mogą to dać, ale również dostawcy oprogramowania, organizatorzy BIM mogą organizować tego typu szkolenia, krótsze, dłuższe dla innych firm, czy też
dla swoich własnych pracowników, a więc edukacja BIM do 2019 mieliśmy zaledwie parę wykładów, zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim, ale wykłady to nie kursy. Mieliśmy dedykowany kurs odnośnie modelowania budowlanego 3D, jeden kurs na Tekla Allplan i tutaj mówimy o budownictwie ogólnym i pewne specjalizacje wykorzystujące środowisko BIM, na przykład z symulacji. I jak dziś rano słyszeliśmy, stowarzyszenie BIM węgierskie założone zostało w 2014 roku i ma ono bardzo silny udział środowiska akademickiego na poziomie zarządzania, nadzoru, wielu profesorów z uczelni. Ja myślę, tutaj jest to bardzo dobra rzecz, jak należy postępować, a więc jak być przygotowanym na edukację BIM. No, dam Państwu znać, że od 2014 mamy bardzo silną edukację w BIM, ale na naszym wydziale 20 spośród 110 profesorów, wielu z nich wskazywało, że są zainteresowani BIM-em. Wielu z nich miało swoje własne doświadczenia już ze swojego praktycznego działania w przemyśle. Oni reprezentowali swoje zainteresowania infraBIM również w dziale inżynierii kolejowej czy inżynierii wodnej. To są zmotywowani koledzy, więc wysyłamy ich na szkolenia software'owe, jak używać Revita, i Navisworks, ACC i tak dalej. I naszym celem jest jako uczelni nie jak wykorzystywać tylko oprogramowanie, więc w trakcie tych szkoleń również uczymy się, jak ich uczyć. I oczywiście chcemy uczyć tej filozofii, która kryje się za podejściem, zawartości informacyjnej BIM-u i tak dalej. Także również organizujemy i finansujemy uczestnictwo tych kolegów w konferencjach, przygotowujemy materiały studialne, notatki z wykładów w ramach przygotowania, więc uruchomiliśmy specjalizację BIM na programie licencjackim. Nasz program inżynierii budowlany to 8 semestrów i specjalistyczne kursy są na ostatnich 3 semestrach, więc w pierwszym semestrze uczymy podstaw na początku, czyli podstaw teoretycznych z 3 punktami kredytowymi, potem modelowanie BIM dające 6 punktów kredytowych i potem w 4 wykłady w każdym tygodniu. Studenci pracują w Archicadzie i w Naviswork, także na koniec oni budują model BIM z zawartością informacyjną i są w stanie tworzyć czy realizować podstawowe analizy w oparciu o nie. W oparciu o to ten temat, semestr wprowadzającym, na 7 semestrze mamy współpracę BIM-owską, między aplikacje zastosowania BIM z symulacjami, zastosowaniami rzeczywistymi, prace projektowe BIM, takie mini prace, to jest własny projekt studentów, który skupia się na konkretnym obszarze zainteresowania, a więc drogowcy robią to na przykład w Nova Point, czy skrzyżowanie, powiedzmy, Modeling Road. I oczywiście na ostatnim semestrze, czyli praca magisterska, i ten pracę magisterską, jak to może być w współpracy z partnerami z przemysłu, to nie tylko wykłady i praktyki z tymi, które mogą dać ci partnerzy przemysłowi. I to nie tylko przyjmowanie ich przez nich studentów na praktyki, ale latem, ale również mogą przyjmować studentów w trakcie semestrów, albo w ramach jednego kursu, albo wielu naszych studentów, to nie jest faktycznie dobra wiadomość, nawet na poziomie licencjackim, inżynierskim, pracują już w przemyśle. A więc możemy uzgodnić z firmą, że oni wykorzystają pracę studentów z tą wartością dodaną, czyli jeśli studenci pracują w obszarze BIM, to my możemy tę wiedzę uznać, te kompetencje, wyniki uczenia się, które pozyskali w firmie, i mogą uzyskać punkty, kredyty. A więc to jest sytuacja win-win dla studenta, dla firmy i dla uczelni. No i oczywiście te tematy do prac to będą tematy już z danej firmy. A więc to są pewne firmy i uczelnie i władze w Węgrzech, firmy projektowe. Możecie tu rozpoznać BIM-proof. Mamy
prezentacje z ich strony, firmy infrastrukturalne, firmy budowlane. My współpracujemy z nimi w ten sposób. I jak już słyszeliśmy dziś rano, to prowadzimy specjalny program podyplomowy budapesztański i dwa inne uniwersytety w tym roku. Od wiosny jest to program podyplomowy. Otrzymujemy studentów nie tylko w zakresie budownictwa ogólnego, ale również architektów, inżynierów, mechaników. W oparciu o statystyki pierwszych dwóch semestrów głównie oni są poniżej wieku 40 lat i mają pewne już doświadczenie w zakresie BIM. Firmy wysyłają na ten program menedżerów BIM i na przestrzeni czasu to ludzi też z bardzo niskim doświadczeniem BIM, więc dla nas to jest wielkie wyzwanie, żeby zapewnić im ten sam poziom wyzwania, więc to jest dwusemestralny kurs. Nie twórzcie go zbyt długim, bo oni chcą natychmiast uzyskać doświadczenie BIM-owskie, więc 60 punktów kredytów i 1300 euro za semestr, to jest powyżej średniej dla naszej uczelni, a więc w tym programie podyplomowym studenci, którzy przychodzą na uczelnię, mają 4 razy po 3 dni w semestrze i uzyskują dużą ilość zadań domowych i po prostu stosujemy tę metodę, powiedzmy, mieszanki pracy na zajęciach na uczelni i w domu bardzo dużo pracy wykonują. Tematyka jest bardzo podobna do programu licencjackiego, inżynierskiego, ale studenci mogą iść indywidualnymi ścieżkami rozwojowymi, przechodząc do swoich wydziałów, czy możemy łączyć ich z firmami, które pracują w tym obszarze. Wnioski, no bo czas mi się kończy, więc potrzebujemy BIM, dlatego potrzebujemy ekspertów w zakresie BIM i dlatego potrzebujemy wsparcia ze strony uczelni. Musimy mieć programy BIM-owskie w następnej sesji w Hyde Parku, gdzie będziemy mieli dyskusję panelową. Myślę, że będziemy mieli więcej czasu na to, by więcej powiedzieć na ten temat, jak my wyobrażamy sobie, jak to robić, na jakim poziomie potrzebujemy uczyć BIM-u na uczelniach, ale szkolenie musi zacząć się od poziomu szkół średnich i to wymaga wspierania. I edukacja, i polityka szkolenia musi być monitorowana i wspierana. Uzgodniliśmy poziom, co będzie oznaczało to ten certyfikat, czyli potrzebujemy inżynierów specjalizowanych w BIM-ie i musimy mieć ten sam ja mam nadzieję, że w dyskusji panelowej będę miał więcej czasu na to, żeby podzielić się szerszymi informacjami na ten temat z wami. Dziękuję bardzo za uwagę i kontaktujcie się ze mną, odpowiem. Dziękujemy Tamás, dziękujemy za informacje o edukacji BIM-owskiej na Węgrzech.